survive. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną na gorąco, po bardzo emocjonującym trzecim w zasadzie panelu konferencji Cloud MMA, Bartosz Szachta, nowy nabytek organizacji. Dzień dobry. Siemano, hej. Bartek, jeszcze na pewno z ciebie nie zeszły emocje, które były na scenie, ale jakbyś mógł pokrótce opowiedzieć naszym widzom, bo nie wiem, czy wszyscy mogli to do końca zrozumieć, no, bo tam emocji było bardzo dużo. O co chodziło? Słuchaj, chodziło pierwsze co o tekst Buły, że nikt go nie szanuje w świecie kibicowskim, i chodziło też o Elanę. Ja go szanuję, ja mogę powiedzieć, że ja go szanuję, i mnie to po prostu, mnie to wkurwiło, gdzie on potem przyszedł tutaj do mnie i normalnie mi rękę podał, normalnie z szacunkem podaliśmy sobie rękę, wie, gdzie jestem z Elany, no to tak mnie to dotknęło, nie? No i to jeśli chodzi o Bułę, to tyle, no i ten Malicha, nie? Zaczął pajacować i widzisz, jak się skończyło, tak się skończyło, nie? Ale nie lubię takiego kozaczenia i takiego jakoś pierdolenia głupiego, nie? Ale zaczniemy po kolei. Wielki Bu zarzucił Denisowi to, że nie jest już kibicem Elany Toruń. No, ale ty przyszedłeś na konferencję to w zasadzie troszkę wyjaśnić, tak? Jakby nie patrzeć. Tak, przyszedłem to wyjaśnić. Co on zarzucił, że co? No, że nie, bardziej mnie to zabolało. Elana się odwróciła od Denisa? Zabolało, że nikt go normalny nie szanuje, o to chodzi. To bardziej mnie to zabolało, chciałem to od razu wyjaśnić i tyle, tak? I myślę, że zostało to wyjaśnione i tyle w temacie. A ty ogólnie znasz Wielkiego Bu? Mieliście ze sobą jakieś... Nie znam go, nie kojarzę go, widzieliśmy raz się na gali, to normalnie tam sobie podaliśmy, normalnie powiedzieliśmy sobie cześć, teraz sobie podaliśmy rękę i tyle. Mhm. Ja nic do niego tak naprawdę nie mam, wiesz, a po prostu mnie zdenerwowało to, co powiedział, i zostało to wyjaśnione, tak? Rozumiem, ale Denis aktualnie jest kibicem Elany Toruń i możesz to powiedzieć jakby z czystym sumieniem? Aktualnie nie jest kibicem Elany Toruń. No, ciężko to powiedzieć, czy jest kibicem Elany Toruń. Nie chodzi na mecze po prostu, nie? Okej, dobra. Powiedz mi o twojego przeciwnika, który wyszedł. W zasadzie on, rozumiem, że to jest twój następny przeciwnik na kolejną galę Cloud MMA? Na tą galę. Na tą, będziecie walczyć. Prawdopodobnie tak, na tą galę. Okej, dobra. I co się stało? Opowiedz mi trochę więcej, bo ja niestety nie mogłem z tej perspektywy tego obejrzeć. Nie wiem, czy wszyscy widzowie dokładnie to widzieli, ja, ale szczerze, poszedł mocny konflikt. Poszedł mocny konflikt, bo zaczął różne teksty do mnie rzucać, typu, że nie mam się nadziać na coś i takie tematy. I tam swoje gadał, jakieś pierdoły. No i tyle, nie? No i... Znasz go? Miałeś okazję nie, się z nim nie, gdzieś nie, wcześniej? Nie, nie znasz jego twórczość, nie, osoby? Nie znam go. Nie wiem nic o nim tak naprawdę, nie? Nie wiem nic. Nie wiem nic w sumie. Czyli możemy spodziewać się jednym słowem po prostu ostrej bitki po prostu między wami. Takie ostre napierdolanki, będziecie chcieli skreść show swoimi umiejętnościami w klatce. Dokładnie, wiesz, znamy się tak i wiesz, że dobre walki daje i nigdy się nie cofam, zawsze jest jedynka i do przodu. Teraz troszeczkę mądrzej zawalczę, bo chcę, nie? Nie chcę się bić, tylko chcę walczyć. I tyle, i na pewno będzie mocno, nie? Ja myślę, że dla widzów, którzy jeszcze Bartka nie znają, to mogę odesłać do gal choćby The War, gdzie tam kupę krwi i kupę emocji nam zostawiał. Jak doszło do tego, że zmierzysz się w organizacji Cloud MMA? No tak doszło, jak widziałeś, nie? Mhm. Ale już wcześniej te rozmowy gdzieś tam były i były jakieś podchody? Wcześniej, no wiadomo, jeździłem te gale z Denisem, coś tam zawsze rozmawialiśmy. Teraz fajnie wyszła taka, a nie inna sytuacja i jestem. No i powiedz mi, bo w zasadzie mam wrażenie, że dosłownie po chwili skumulowało się wszystko na Tanu Marconiu. No, ja rozmawiam sobie z normalnym chłopem, kurwa, on tutaj obok mi się kurwa cieszy. No i kurwa, i tak wyszło. Chyba ciężko utrzymać emocje do Natana, który używa bardzo mocnych słów w waszym kierunku. Normalnie z Wielkim Bu sobie rozmawiamy, tak, wyjaśniamy temat, a on się kurwa cieszy obok. Łeb jebany, kurwa. Ja myślę, Bartek, że ty jesteś bardzo zaskoczony, bo nigdy nie spotkałeś się z taką sytuacją, żeby ktoś mógł powiedzieć wam tak mocne słowa, no nie, w zasadzie nigdy. Bez ja większej konsekwencji. Ja nawet nie wiem, tak się, czy on coś do mnie mówił, jakieś takie rzeczy. No później takie, już mówił tak ogólnie, konkretne? Że się na niego rzuciliście, tam pewnie jakieś wyzwiska. No, myślę, że poszły. No, dla mnie to jest, no kurwa, no co mam ci powiedzieć, jebać go i tyle, nie? Ale jest to dla was nowa sytuacja. Jest to dla mnie zdecydowanie nowa sytuacja, to jest, no. Mhm. No trzeba będzie umieć sobie z tym poradzić, bo wiadomo, tutaj jest gala, tutaj są emocje, a wiadomo, to nie jest ulica, nie? Chciałbyś zostać na dłużej w organizacji, czy może masz już jakiś plan być może taki przyszłościowy? Myślę, że zostanę na dłużej, no. A jest jakiś przeciwnik? To jest oczywiście wyświechtane pytanie, natomiast czasami jest tak, że wchodzimy do pewnej organizacji, to chcemy się z kimś skonfrontować, widzimy tych przeciwników i może jest ktoś sportowo... Nie myślałem o tym jeszcze, zobaczymy. Teraz tak naprawdę będzie lawina tego, nie? Okej, też zapytam cię o pojedynek Denisa Załęckiego,
który jest twoim kolegą, wielokrotnie na pewno razem trenowaliście. Walki Bój, nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć, jak ty oceniasz ten pojedynek? Jak oceniam pojedynek Denisa z Wielkim Bój, tak? Myślę, że Denis... przebieg, szansę. Myślę, że Denis się dobrze przygotował i myślę, że wygra. Widziałem walki Wielkiego Bój, nie są jakieś, nie wiadomo, jakie szałowe. Wiadomo, chłopiec duży, silny, bije się, ale tak jak mówię, nie są szałowe. I myślę, że Denis to wygra. Ty myślisz, że u Denisa bardziej głowa, czy bardziej te kontuzje nie grały w tych poprzednich pojedynkach? Wiesz co, bardziej te kontuzje, a za tym szła głowa, tak? Jak wiedział, że jest noga nie ta, no to wiadomo, głowa też siada, nie? Jakby doszło, co ja w to trochę nie wierzę, ale jeżeli dojdzie do walki Denisa z Nathanem Marconiem, ty w ogóle widzisz jakąkolwiek szansę Nathana Marconia nie, w tym pojedynku? Nie, no to gdzie takie pytania zadajesz, kurwa, ty widzisz? No nie, no to no nie ma szans, on Denis by musiał wejść i nie wiem, i sobie od razu nogę złamać, albo nie wiem co zrobić. No nie ma. Nie ma szans. Dobra, nie fakt. Ma szans. Dziękuję ci bardzo za komentarz i powodzenia na twojej najbliższej walce. Dziękuję bardzo. Dzięki. Made it through the fire, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.